mamy trzy różne figury geometryczne. Gwiazdki, kwadraty i trójkąty. I mamy różne liczby każdej z tych figur. 5 gwiazdek, 3 kwadraty i 6 trójkątów. Nie są one wszystkie tutaj narysowane. Ta tabelka nie pokazuje nam wszystkich figur, które mamy. Mówi nam tylko, ile mamy każdej z figur. Mamy 5 gwiazdek, 3 kwadraty i 6 trójkątów. Pytanie brzmi, ile mamy wszystkich figur? Możecie sobie pomyśleć, że na przykład może powinniśmy dodać te wszystkie liczby. Jeżeli próbuję znaleźć liczbę wszystkich figur, to może trzeba to wszystko poddawać. Jeżeli tak myślicie, to powiem wam, że macie rację. No to dodajmy te liczby. Dodajmy 5, dodać 3, dodać 6. Ile to będzie? Dodajmy na początek 5, dodać 3. 5 gwiazdek, dodać 3 kwadraty. 5, dodać 3, to razem 8. W wyniku dodania tych dwóch liczb otrzymamy 8. Jeszcze musimy dodać 6, dodać 6. Ile to jest? 8, dodać 6? Może to wiecie, a może nie. Jeżeli tego jeszcze nie wiecie, a macie ochotę na zliczenie po jednym wszystkich elementów, to możecie to zliczyć po jednym. Ale dobrze jest takie rzeczy pamiętać. Jeżeli jeszcze nie pamiętacie, to zapamiętajcie, że 8 dodać 6 to 14. Równa się 14. W takim razie 5 dodać 3 dodać 6 też równa się 14. Możecie zadać pytanie, czy ma to jakieś znaczenie, w jakiej kolejności dodajemy te liczby. Spróbujmy się przekonać. Dodajmy te trzy liczby w jakiejś innej kolejności. Jeszcze raz. 5 dodać 3 dodać 6, ale teraz zamiast dodawania najpierw 5 i 3, dodajmy najpierw 3 i 6. Ile to jest 3 dodać 6? 3 dodać 6 to będzie 9. Czyli teraz musimy dodać 5 dodać 9. 5 dodać 9 i jeszcze raz to samo. Jeżeli już wiecie, ile to się równa, to wiecie, że to się równa 14. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to mamy dzisiaj już drugą fajną rzecz do zapamiętania, że 5 dodać 9 równa się 14. Jeżeli mi nie wierzycie, możecie wziąć jakieś kamyki albo kasztany albo cokolwiek. 5 kamyków, do tego jeszcze 9 kamyków i policzcie je wszystkie po jednym. Ile ich wszystkich jest? Przekonacie się, że razem będzie ich 14. Dobrze jest takie rzeczy przechowywać na stałe w pamięci. Można te trzy liczby dodać w jeszcze innej kolejności. Można najpierw dodać 5 i 6, otrzymamy w wyniku takiego dodawania 11. Jeżeli do 11 dodamy teraz trójkę, to też otrzymamy 14. Jakby nie liczyć, w sumie mamy wszystkich figur 14.